Cześć. Mam do naprawy takie urządzenie. I to urządzenie bez zatrzasku możemy nazwać prawdziwym Walkmanem. Jak widzicie, tak ono wygląda. Spróbujmy dopatrzeć się, jaka jest nazwa tego urządzenia. WM2055. Urządzenie jest zabrudzone, nie działa. Trzeba zobaczyć dlaczego. Gdy kupowałem ten zestaw, nie byłem przekonany w ogóle, czy on mi się kiedykolwiek przyda. No ale się przydał. Zobaczcie, jak wygląda zjedzone przez baterię wnętrze komory baterii. No to trzeba wyczyścić. Tutaj mamy mechanizm. Nawet nie wiem, czy to jeszcze działa. Więc najpierw chyba sprawdzę to w taki sposób, że podłączę napięcie zasilacza ze 3 V. Ale wcześniej muszę to oczyścić. I zobaczymy, czy urządzenie ruszy. Urządzenie nie chce startować też z zasilacza. Jak widzicie, tutaj jest rezystor. I z tej strony jest urwany druk. No nie jest tak źle. Tam podpiąłem się do styku. Generalnie trzeba to rozebrać. Wyczyścić ten fragment tutaj druku. Tam się po prostu zasilacza podpiąłem. Pracuję sobie bez żadnego problemu już w tej chwili. No, czyli generalnie to co zwykle rozbieramy. Zobaczcie, ile piasku tutaj jest. Ciekawe na jakich plażach to urządzenie bywało. Blaszkę z takim pięknym wykwitem będzie trzeba wyciąć z kawałka miedzi, blaszki miedzianej i zrobić od nowa. Mam tutaj taki kawałek blaszki miedzianej, tam się z tyłu schował, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Gorzej będzie z obróbką, trzeba to ładnie opiłować. Wiecie, obróbka ręczna jest jedną z najbardziej precyzyjnych ponoć, tylko że czasochłonna. No dobrze, to trzeba to wylutować, rozłożyć blaszkę i odrysować ją na jakimś kawałku papieru. Potem spróbować to w jakiś sposób zwymiarować. No i przy okazji jeszcze to ponaprawiać, bo są jakieś pęknięcia z trochę elementów. I wyczyścić także to. Tutaj są dwa potencjometry, które w ogóle nie chcą chodzić, bo są tak zastane. Także no, typowa naprawa. No i potem ewentualnie jeszcze wypolerować trochę tą obudowę, tylko nie wiem jeszcze na razie czym, żeby to nie było takie porysowane. Elektrolit z baterii dostał się nawet do środka tutaj tego gniazda od zasilacza. Też będę musiał później zweryfikować, który ze styków gdzie idzie, żeby odpowiedni zasilacz dokupić. Żeby urządzenie normalnie funkcjonowało, przecież to jest, mam nadzieję, że jeszcze, nie wiem, nie sprawdzałem, jeszcze musiałbym podłączyć, a za chwilę jakoś to zmontować. Jak widzicie, taśma, która jest połączeniem płytki głównej z potencjometrami na przodzie, jest lekko skorodowana z boku, więc no niestety trzeba to w jakiś sposób wyczyścić i zabezpieczyć, by ta miedź nam tam dalej nie korodowała. Dobrze, zabierzmy się do pracy. Będę próbował teraz to w jakiś tam sposób uruchomić, tylko że mam za mało tu. Albo zróbmy to na tym. Druk włożymy. Dobrze. Muszę to teraz jakoś tutaj tą taśmę uruchomić. A, nie chcę iść pasek. Za ciężko ma. Czy coś zasmyknęło? Obejrzyjmy sobie to z drugiej strony. No i chyba pasek jest po prostu już za luźny, żeby to udźwignąć. Pasek jest tak rozleczony, że nie ciągnie mechanizmu, ale coś tam . Czyli Walkman jest sprawny. Trzeba kupić mu nowy paseczek.
O. Nic z tego nie będzie z tej zabawy, ale wiem, że przynajmniej gra. To jak widzicie, mamy głowicę do autorewersu, bo cały magnetofonik, znaczy odtwarzacz, jest w autorewersie zrobiony. Tu musimy wypiąć taśmę, tu musimy rozlutować i możemy zdjąć wtedy to PCB z częścią odtwarzającą. Nie ma tutaj radia, ale mamy za to Dolby. To jest fajna rzecz. No i zabrać się za rozbieranie tego plastikowego mechanizmu. Trzeba być ostrożnym. Dużo zdjęć porobić, żeby przede wszystkim tej taśmy łączącej głowicę z PCB nie uszkodzić. Wiadomo, że w tak wiekowym sprzęcie styki są do wyczyszczenia. No i zobaczcie, wszędzie piasek. Ktoś tu na plaży słuchał, używał tego sprzętu. Ja tutaj muszę ten segment cały tu wymontować i wyczyścić z tego żrącego elektrolitu. No i potem nie wiem, czy kondensator też wymienić. To jest tam taka miniaturka na 4 V. Może uda się znaleźć taką małą. Tu mamy też regulację obrotów silnika. Generalnie tego gniazda zasilania już nie będę w stanie naprawić. Muszę kupić nowe. Zobaczyć, jakie jest zżarte przez elektrolit. No, to trzeba teraz to zmierzyć. Zmierzyć pady, w jakich są odległościach i odpowiednie gniazdko kupić. Czy kondensator, który został potraktowany elektrolitem z baterii, zachowuje pojemność? Zachowuje. To jest 220 mikro, jak powiedziałem, na 4 V i nawet jest w dobrej kondycji. Trzeba go tylko troszeczkę umyć. Takie elementy tutaj też trzeba usunąć, żeby sprawdzić, czy tam w środku... O, widzicie, jaka jest korozja. No to wszystko trzeba teraz tutaj umyć i odradzam używania tutaj acetonu, bo to jest plastik. To trzeba wykąpać w spirytusie albo w occie z solą. Bo to jest od elektrolitu, to ocet będzie lepszy. Tu jeszcze muszę wymontować ten rezystor obrotowy. I tak czy siak będę przecież ustawiał obroty. Więc muszę sprawdzić też, czy on nie jest pokorodowany. Do takich małych elementów najlepsza jest taśma do wylutowywania. Nie tam rozlutownica, tylko to. Nóżki tego rezystora są pokorodowane. Trzeba to wszystko wyczyścić i zabezpieczyć lakierem. Na przykład takim. No i niewielka ilość lakieru na tę nóżkę możemy nanieść. Trochę za dużo jest. Ja to tak po prawdzie nie widzę za bardzo, bo ja jestem, mam uszkodzony wzrok. Dlatego też powiedziałem kiedyś, że nie naprawiam SMD. No ale czasami trzeba sobie z tym poradzić. Dobrze. Lakier izolacyjny mam nałożony. Jeszcze muszę tutaj, troszeczkę za daleko pojechałem, to muszę to wyczyścić, żeby mi się to polutowało, nie? Więc tak, tu. Ok, mamy już wyczyszczone wszystko. Tutaj muszę zrobić mostek, ale to dopiero jak kupię gniazdko. Tutaj też musi być zrobiony mostek, jak usunąłem. No ale to był tu oryginalnie. Możecie cofnąć film i zobaczyć. Tutaj niestety wyżarte jest przez tą blaszkę tutaj zaskorodowaną. Więc tu będzie trzeba, ale to dopiero jak gniazdo kupię sobie, zrobić mały mostek. No tutaj mam zalakierowane wszystko, także już to korodować nie będzie. Mam nadzieję. Bo z tej strony jednak trochę tego elektrolitu w tę płytkę wpiło. Więc załóżmy, że jest odpowiednio już zabezpieczone. Dobrze. To tyle. Aha, tu mam jeszcze dwa styki. I te styki muszę wyczyścić. To tak już przy okazji. Srebrzone styki wyczyszczone już. Była tutaj gruba warstwa czarnych siarków. Teraz tylko wystarczy to zabezpieczyć przed ponownym korozją. No i przystąpić, gdzie to było, tu, do tych jeszcze tutaj gagatków i wziąć się za mechanikę. Gniazdo sławkowe nie wygląda na zniszczone, ale warto je tam zabezpieczyć czymś.
ponieważ potencjometr jest z gatunku tych nierozbieralnych, wyczyścić go można, no tu już widać, trochę poczyściłem, brudne tutaj jest, nasączając kartkę specjalnym do czyszczenia płynem i tą kartkę wkładając między ślizgi a tarczę oporową. Tylko w ten sposób, bo tutaj jak widzicie jest zanitowane, ja nie chcę tego oryginalnego potencjometru niszczyć przez rozwiercanie tego, potem musiałbym go skalibrować, to jest niewarta gra świeczki, więc wyczyścić w taki sposób można też. Nie polecam przy normalnych potencjometrach, bo tam mamy smar oporowy, a ten potencjometr tutaj śliska się nam bez smaru oporowego. To tam troszeczkę czasu zajmie, ale wyczyścić się da. Z mojego doświadczenia wynika, że tak przeczyszczony potencjometr działa bez trzasków przez długi, długi czas w tych Walkmanach. Ciężko się to jedną ręką robi, ale potencjometr działa bez żadnego problemu. Co w środku tych małych przełączników? Ano miedziane blaszki. Trzeba tylko troszeczkę to wyczyścić i będzie ok. No i styki błyszczą się jak nowe. Zabezpieczyć i montować. Ten przełącznik jest od Dolby i wygląda nieco gorzej od poprzednika. Dolby. Ładne, śliczne, czyste. W przeciwieństwie do moich paluchów. Im człowiek bardziej pracuje i więcej tych środków używa, no to niestety tym bardziej brudne palce ma. Żeby usunąć ten cały piasek, trzeba niestety mechanizm cały rozebrać. Usunąć stary smar. Ale muszę to zrobić bardzo delikatnie. No i potem zastosować smar do plastiku. Może być Molekotę, czy jak ta firma się tam nazywała, nie pamiętam już. I tu jeszcze muszę to wypolerować, jedno i drugie, bo są strasznie matowe. Czy z założenia one mogą być matowe, ale no, wiecie, że instrukcji serwisowej do takich urządzeń w sieci nie ma. Człowiek musi się domyślać na podstawie praktyki, co i jak było montowane, jakie powinny być naciski czy tam naciągi. Dobrze, zróbmy to kiedy indziej. Nie mogę się dzisiaj skupić przy robocie. Jest 1 stycznia. Co chwilę mi tu nad głową wybuchają jakieś petardy. Ja rozumiem radość z nowego roku, ale jako właściciel psa jestem przeciwny strzelaniu z petard poza Sylwestrem. Poza tą godziną zero, że tak powiem. Mnie to działa na nerwy, zwierzakowi działa to na nerwy. Nie wiem, chyba robię się starym zgredem. Naprawdę irytują mnie te ciągłe wybuchy. Minimalna średnica paska to 5,3 cm. 5,2, 5,3 tak mniej więcej. To wynika z pomiaru sznurkiem. Tutaj nawlokłem sznurek i zmierzyłem go. Więc 5,2 cm do 5,3 będę szukał. Średnica około 0,807 mm. Więc myślę, że taki pasek będę mógł znaleźć. Mam dobrego sprzedawcę. Tanie paski. Chyba 7 zł za sztukę. Więc nie jest źle. Problemem jest to, że z takim gniazdem jest problem. Mamy 3 z kawałkiem średnicy wtyku, ale jak potrzebuję gniazdo, to ono musi mieć też odpowiednią długość, inaczej mi do urządzenia nie wejdzie. To niestety już takiej długości nie znalazłem z dostępnych gniazdek. I jeszcze tutaj ta odległość tego styku od miejsca na płycie, na plastikowej obudowie też nie znalazłem. Więc będzie trzeba po prostu to wyczyścić. W tym kubeczku mam roztwór, octu z solą. Jak widzicie, teraz sobie bąbelkuję to. Możemy tej soli jeszcze trochę dosypać. Niech przereaguje. Przydałoby się potem to jakoś zabezpieczyć. Prawdopodobnie samo
Sama wazelina nie wystarczy. Nie wiem, czy uda mi się to gniazdo rozebrać. Dobrze, zobaczymy. Jak się nie uda, no to będę wtedy kombinował z szukaniem takiego gniazdka. Na razie spróbujemy to odratować. No i po tym zabiegu, nie wiem, czy będzie coś widać, troszeczkę lepiej to wygląda. Bo jak mówiłem, do zabezpieczenia pojawiła się nam miedź i ona bardzo szybko może ulec korozji ponownej. Jak widzicie, kąpiel pomogła, ale tam, gdzie nocet nie doszedł, to niestety nie ma takiej możliwości, żeby się coś tam wyczyściło. Dobrze, no jeszcze raz to muszę wypłukać. Może jak to pokryję cyną, to będzie w dobrej kondycji. Nie wiem, ta blaszka się tutaj dosyć dobrze się prezentuje. Muszę pomyśleć na tym, potem zabezpieczyć to i będzie dobrze. Trzeba być optymistą. No i to są części składowe tego gniazda. Tutaj to trzeba wszystko zabezpieczyć, bo jak tak to zostawię, to nie wiem, za 2-3 godziny zaczyna się to pokrywać już tlenkami, zielonym nalotem. Także, a to jest dosyć ważne, bo to są dwie blaszki, które po włożeniu wtyku rozłączają baterię. No a ta była pokryta, staje się niklem czy tam czymś takim. No, najgorzej jest ze sprężynką, ona jest sztywna, ale jeszcze działa. Więc to wszystko ładnie złożę, to pocynuję. Chyba będzie najlepiej pocynać, albo już wiem, spryskam to tym aluminium w sprayu, będzie dobrze. Styki w miejscach dla mnie istotnych zostały pocynowane, a w pozostałych pokryję tym. Zrobiłem, zmierzyłem, więc jest ok. Przyznam, że gdzieś statyw podziałem, ale zobaczcie, włożyłem izolację. Przejścia nie ma. Wyciągam, jest. I o to właśnie chodzi w tym włączniku. Po włożeniu wtyku muszą się rozewrzeć te dwa styki, do których mam podłączone krokodylki. Ten trzeci styk to jest bolec. I wszystko w tej części płytki wrzuciło już do normy. Taka klucha tutaj, ale jest dobrze. Tak, szukam materiałów o tym Walkmanie i znalazłem serwisówkę. Drobne $12. Mam powodzenia przy sprzedaży. Paseczek natomiast do tego Walkmana to jest drobne 6 funtów, 7 funtów z przesyłką. Nie są to tanie rzeczy. Przeglądając te zasoby internetowe, trafiłem też na kilka stron z instrukcji. Co prawda też ją trzeba kupić. Ale jak widzicie, no jest dosyć dużo tych instrukcji w necie. Ja się nie spodziewałem nawet, że taki Walkman może mieć instrukcję dostępną w internecie. A do tego wszystkiego doszedłem sam, bo to urządzenie jest proste. No tutaj jeszcze muszę wymyć te elementy. Tę płytkę sprawdzić, także potencjometry tam muszę sprawdzić. No i tutaj mamy tylko jeszcze ustawienia. Ustawienie to jest Tape Speed Adjustment, czyli po prostu ustawienie prędkości. I jak widzicie, licznik częstotliwości musi być zmostkowany 16-ohmowym rezystorem przy wyjściu ze słuchawek. Muszę to wiedzieć, jak będę podłączał. Mam licznik częstotliwości, ale wolę oscyloskop podłączyć. Test 3 kHz, 0 dB. Udało mi się wydrukować ten kawałek, co znalazłem. No, jak widzicie, już mam tu trochę rozebrane. No teraz będę czyścił i mył mechanizm. Szkoda tylko, że w tym nie ma informacji dokładnie, jak rozebrać mechanizm na części pierwsze. No ale cóż, powinno i to wystarczyć. Budowa jest tak zabrudzona, że trzeba ją umyć, więc w takiej miseczce, tym razem nie kuwecie, bo w kuwecie leży cały Walkman. I jak widzicie, polane środkiem specjalnym. Czekam, aż ten środek zacznie reagować. No i potem wypłukać to wodą będzie trzeba. Zobaczcie, co piasek może zrobić z plastikiem.
z mechanizmem otwierania tej kasetki. No, dlatego ja nigdy nie zalecam takich czynności jak słuchanie muzyki przez Walkmana na plaży, chyba że jest w specjalnej torebce. Tutaj trzeba wszystko zrobić, wyczyścić, żeby to potem działało i funkcjonowało normalnie. To pukanie, co słyszycie, i szum wody, to pranie się odbywa piętro wyżej, więc nie zwracajcie na to uwagi. Piasek wdarł się nawet w takie miejsca, tu pod pokrywą, którego być nie powinno. To jest regulator barwy dźwięku. Jak widzicie, potencjometry są trochę mokre, bo jakby nie było, użyłem wody, żeby umyć to. No więc to tu wysuszę, zdejmę tę pokrywkę, która tutaj jest, i wyczyszczę potencjometr. Zobaczmy, co jest pod metalową osłonką. Widzicie, to jest taki potencjometr, który jest... bardzo delikatny. O, tu mamy ścieżki oporowe, a tu mamy ślizgi. Nawet nie są mocno zabrudzone. Tutaj mamy jakieś zaśniedzenie, tutaj też trzeba to poprawić, ale tak poza tym widzę, że jest ok. Tam trzeba, to trzeba delikatnie wyjąć i zobaczyć, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, wszędzie piasek. Dobrze, ja sobie to wyczyszczę i złożę. I jeszcze muszę zajrzeć tutaj do tego przełącznika. Tu niestety cała ta obudowa jest porysowana pod tymi suwakami, bo wszędzie się piasek dostał. Także nie używajcie na plaży bez etui specjalnego swoich urządzeń, bo narażacie je na zniszczenie. Wydaje się, że to odpowiedni moment, żeby ten przełącznik, on jest od ekstrabasu, żeby go w tej chwili zdemontować, bo jak założę potencjometr, już nie będę mieć takiej możliwości łatwej. Przyznaję, że teraz dla mnie to jest najgorszy etap, bo ja właśnie tak to widzę, jak wy to teraz widzicie. No, już się wyostrzyło, więc... ale chyba zrozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że dla mnie przy takiej wadzie wzroku, jak mam, bez lupy nie jestem w stanie tego rezultować. Także no, ciężka robota. Wylutowanie to pierwszy etap. Teraz trzeba to ładnie rozebrać. Już mnie oczy bolą. Tutaj z boku są takie w kształcie litery T haczyki. Trzeba je podważyć i nam wyskoczy środek. Wygląda to tak w środku. No i tutaj jest ten cały suwaczek, który trzeba teraz delikatnie podnieść. No ale znowu ciężko będzie mi robić jedną ręką. Jak widzicie, jest to w doskonałej kondycji. Więc usunę tylko ten smar i posmaruję od nowa. Przesmarowane i teraz tak, tu widzicie takie dwie wypustki. One powinny wejść w te dwa otwory. To są kołki ustalające położenie tego przełącznika. Dobra, zróbmy to paluchami. O! Jest. Trzeba to tam odpowiednio ustawić. Docisnąć sobie. Przylutować, czyli trzeba mieć jakąś tam lekko małpią zręczność. Nie będę was męczył tym obrazkiem, zrobię to bez, bo potrzebuję dwie ręce. No jest wlutowane. Teraz oczyścić miejsce lutowania i założyć potencjometr. Tak się chwilę zastanawiałem nad tym potencjometrem i okazuje się, że ta obudowa w połączeniu z tym robi za ślizg. Więc kontakt między tą obudową musi być dobry. Tutaj na tych złączkach, widzicie, jest takie wyprowadzenie obok mojego kciuka i te blaszki chwytają tam za to. Więc trzeba umiejętnie złożyć potencjometr. No czemu ja sobie zdjęcia nie zrobiłem? Dobra, muszę chwilę pomyśleć nad tym, żeby to prawidłowo złożyć, żeby ten potencjometr miał przejście. Złożone, chociaż przyznaję się, że musiałem obejrzeć filmik, żeby zobaczyć, w którą stronę te styki tam są, czyli
z tej czy z tej strony, czy mam odwrócone, ale się okazało, że chwilę logicznie myślałem i zanim nie sprawdziłem na filmiku, ułożyłem to prawidłowo. Tam w środku coś musi pasować, nie? Także mamy już to zrobione. Tutaj jest taka mała żółta wkładka, ktoś ją pomalował sobie długopisem. No, spróbujmy ją dostać i wyczyścić. To oczywiście było przyklejone, nie? Więc modelarski klej świetnie się nada do przyklejenia tego polistyrenu. Chciałbym wyczyścić te wszystkie rysy, ale niestety w tym plastiku nie będzie to możliwe. Więc albo użyć jakiegoś smaru do plastiku, żeby te potencjometry ładnie się tutaj przesuwały ze swobodą, te suwaki dokładnie, albo po prostu zostawić już tak jak jest. Taka pasta polerska jest po to, żeby reflektory dobrze nam świeciły, więc może sprawdzę, no, nie wiem czy będzie dobry efekt, może się uda troszeczkę zeszlifować tego plastiku, wypolerować go, żeby to było bardziej gładkie. Niestety bez efektów, te pasty są do poliwęglanów, nie do polistyrenu czy tam polietylenu. No i generalnie nic, tylko te zadziory troszeczkę mi się udało wyrównać, a nie chcę tutaj za bardzo tą pastą działać. No jest bardziej gładko, ale nie jest to tak, jakbym chciał. Natomiast ta szybka jak najbardziej pozbyła się rys. Dobrze, montujmy to dalej. Więc czym ulżyć tym ślizgom, tym suwakom? Mamy Molikotę DX pastę. I smar doskonale spisuje się przy smarowaniu przekładni plastikowych, powierzchni ślizgowych i elementów ruchomych w sprzęcie audio, wideo lub DVD. No to co? Korzystamy. Okaże się w praniu, czy to jest dobre. No i zrobione. Teraz trzeba zastanowić się nad tym. Ale to nie teraz. Muszę tanier wywiesić i kawkę sobie zrobić. No, to tak właśnie dzielę sobie robotę na etapy. Tak wtrącenie związane z tym Walkmanem zdaniem. Licytowałem piękny wzmacniacz Scott A416. Ja wiem, że to jest tylko 20-watowy wzmacniacz. Widzę, co jest ciekawe. Były dwie osoby, które licytowały. Ja i ktoś jeszcze. Można było go kupić za 300 zł, albo z opcji kup teraz, albo można było go kupić w licytacji od 260 zł, zdaje się, że licytacja była. No ale ktoś mnie przelicytował i kupił to za 304 zł. Wzmacniacz wisiał z dobre 2-3 tygodnie, zanim nie zdecydowałem się go zalicytować, do renowacji, bo tam nie ma gałeczek i takich tam innych rzeczy. Nie, żebym chciał go kupić dla siebie, chociaż to są naprawdę fajnie brzmiące wzmacniacze. No szkoda. Czasami nie warto się bić o złotówki. Tak, w sprawie tego Scotta wam powiem jeszcze, bo przed chwilą wam go pokazałem, że Scott uchodzi za synonim takiego ciepłowego brzmienia. Chodzi o to, że dosyć przemyślane ma tę konstrukcję. Mam znajomą w Stanach. Kiedyś moja była żona rozmawiała z nią na temat marek, które są głównie o ciuchach rozmawiały, które są popularne w Stanach Zjednoczonych. Na przykład tam jest popularna taka marka, która tu w kraju nic nie mówi. Kenneth Cole. Ja dostałem od nich prezent i generalnie totalnie nie wiedziałem, co to jest za marka. Ponoć w Nowym Jorku bardzo popularna, w Chicago bardzo popularna. Nie wiem, może ktoś ogląda ze Stanów, coś powie na ten temat. Ale zapytałem ją o kilka marek, które są w Stanach Zjednoczonych i stwierdziła, dziewucha, że te słuchawki, mimo że amerykańskie, są bardzo niepopularne i synonimem tandety. Co mnie zdziwiło, zwłaszcza, że one są dosyć popularne u nas w Europie. To jest taki chuligan wśród słuchawek, synonim brzmienia o solidnym fundamencie basowym. Teraz chyba wyszła jakaś wersja Bluetooth tych słuchawek. No i przy okazji też zapytałem ją o Scotta. No i powiedziała, że rzeczywiście Scott zna tę markę. To jest legendarna marka. I głównie za sprawą tych fajnych wzmacniaczy 222 i 299. Zdziwiłem się, że dziewczyna ogarnięta jest w tym temacie. Potem mi wyjawiła, że mąż jej kupił lampowy wzmacniacz
Teraz już mi wyleciało z głowy też jakieś tam amerykańskie marki i że audio mają dosyć porządne w domu, więc stąd też może zorientowana była. Ale wracając jeszcze do tego skocika, który tam widzieliście na ekranie telewizora i komputera, na ekranie monitora komputerowego, to powiem wam, że dziwię się, naprawdę się dziwię, bo można było tego skota kupić za 300 zł, a ja, no nie zależało mi na tym, żeby go kupić, ja go po prostu, ja wezmę, zrobię mu renowację, te gałeczki mu tam poprawię, bo mam akurat takie dwie gałki od tego wzmacniacza, więc nie, trzymam w tych szpargałach. Więc mówię, no akurat przypasiło mi to, żeby tam renowację zrobić w tym urządzeniu. Nie miałem ciśnienia, żeby go kupować. No to zaoferowałem 299 zł, cena kup teraz była 300, no i ktoś mnie przelicytował. Naprawdę, może nie wiedział, że tyle kosztuje. Nie, ja stwierdziłem, że nie będę się bił o tę złotóweczkę. Dobra, robimy dalej ten walkman. Tutaj mamy teraz elementy do montażu. Trzeba to tak złożyć, nasmarować te prowadnice tutaj z boku, żeby nam płynnie chodziło wieczko. Mamy sprężynkę, tutaj mamy ten popychacz. No i potem trzeba jeszcze tą taśmę zapiąć w tym miejscu. Użyję tej samej pasty co przedtem i smarować będę tylko ten element oraz gdzie to wieczko jest, tu te zawiasy. Chodzi o to, żeby walkman za dużo śmieci nie zbierał z otoczenia. To jest tu jedna ośka, tu jest druga ośka. No i te prowadnice, żeby tam się dobrze poruszały bez wyczuwalnego takiego tarcia. I jak wam czytałem, ta pasta nadaje się do plastiku. Przynajmniej według producenta. Tak, sprawdziłem trochę komentarzy pod filmem o Nadzie. Bardzo mnie cieszy wasza aktywność. Lubię czytać komentarze. No i cieszę się, że dodajecie swoje własne uwagi i doświadczenia. Oczywiście w tej dokumentacji, co tam znalazłem, nie ma jak rozebrać ten mechanizm na części pierwsze, więc trzeba zrobić dużo zdjęć. No zobaczcie, ile piachu. Dlatego to rozbieram. Nie jest to łatwe. Namęczyłem się tu trochę. To trzeba wszystko umyć. A potem ten biały smart to jest prawdopodobnie to samo, co to tutaj. Przyznaję, że już w trakcie demontażu tego chciałem wzywać dziewczyny lekkich obyczajów, no ale się udało. Muszę od tego odpocząć. Naprawdę tu było ciężko. Dobrze. W filmie o NAD M5 ktoś mnie zapytał, czemu za pomocą szpilki rozlutowywałem SMD. Hot Airem bym narobił więcej problemu sobie z tą płytką drukowaną niż tą szpileczką. To wynika z astygmatyzmu i konieczności używania lupy. Także z Hot Airem mam niepewną metodę, a natomiast ze szpileczką ja przyznaję, że to jest nieprofesjonalne, amatorskie, ale udało się to zrobić. Ja bardzo rzadko robię SMD, dlatego inwestycja w Hot Aira gdzieś tam leży z tyłu, nieużywany, ale no, nie była dla mnie konieczna i opłacalna. Najchętniej bym to umył spirytusem, ale przestrzegam, bo ten plastik lubi pękać pod wpływem spirytusu, za bardzo wysusza. I niestety miałem już przykre kiedyś doświadczenie z taką właśnie fuchą. Ok, zabieram to do kąpieli, do ciepłej wody. Tutaj na pewno mi nikt nie wejdzie, więc te sprężynki nie poginą. Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych uszkodzeń. Dobra, przerwa. No i robota przyniosła mi się do kuchni. Zrobię sobie kawę, a w międzyczasie wyczyszczę to. Pamiętacie zabrudzenia z piasku na tej prowadnicy? Na tej dźwigni? Tutaj, w tym miejscu. No i woda plus płyn do mycia naczyń. Bez żadnego problemu no to wyczyściły. Tak więc wszystko sobie wyschnie w ciepłej kuchennej atmosferze. Ja wypiję kawę. I po tej przerwie będziemy montować to. Mam nadzieję, że pamiętam jak. Podeschło. Kawa skończona. Dobra, można pracować dalej. No dobra, witamy z powrotem w Mordorze.
Tutaj muszę tylko zetrzeć ten stolik, żeby nie pogubić tych elementów, muszę uważać. No i można zacząć pracę. Tak siedzę i składam to. I muszę powiedzieć, że naprawdę trzeba mieć tu trochę cierpliwości, żeby nie połamać tych, o, tych uchwytów tutaj, co widzicie. Wystarczy nieuwaga i już jest po sprzęcie. Sądzę, że warto to przepolerować troszeczkę, to tam dużo materiału nie zdejmiemy, a na pewno będzie ładniej wyglądało i będzie bardziej gładkie. Myślę, że teraz wygląda o wiele lepiej. Piękne, lśniące, niklowane, chromowane. Nie wiem, jaki to materiał. Oczywiście nie zapomnijcie umyć resztek pasty polerskiej. Ta oto sprężynka, która jest zahaczona w tym miejscu i w miejscu w środku, w tym klawiszu, poleciała mi w siną dal i spędziłem 25 minut na szukaniu jej. Życie stanie się o wiele łatwiejsze, jak się skorzysta z innej alternatywy, czyli ze zdjęcia klawisza. No nie wiedziałem, że można go zdjąć, ale teraz powinno być wszystko łatwiejsze. No i założyłem, ale mogę powiedzieć szczerze, że to była najgorsza czynność. Chwila ciszy. Pokleiłem żywicą drobne usterki tutaj, no i to zostawiam do jutra. Szczerze powiedziawszy, kończę już serwis tego Walkmana, no i udało mi się znaleźć instrukcję serwisową. Bo tak przyszło mi do głowy, żeby ją jeszcze poszukać, bo chciałem wam pokazać schemat takiego urządzenia versus Kitek, nasz polski Walkman, powiedzmy to. Tak naprawdę to odtwarzacz kasetowy przynajmniej jest. Walkman to tylko nazwa zastrzeżona jest do Sony. Wybaczcie, nie będę tego drukował, to tylko tak do wglądu jest, to jest właśnie ten radioelektronik, w którym opisano nam Kitka. Też zresztą z tego radioelektronika kiedyś już cytowałem fragment, ale przejdźmy do tego Kitka. Jest, zobaczmy, bardzo prosty odtwarzacz, wzmacniacz dwustopniowy z korekcją w pętli sprzężenia zwrotnego, wzmacniacz mocy na UL1482 chyba, zobaczmy sobie dokładniej, tak, 1482, że tutaj nie ma żadnej niespodzianek i rewelacji. To jest po prostu zwykły wzmacniacz o dużym wzmocnieniu. Tu mamy regulację wzmocnienia i wzmacniacz mocy. Ile to ma na wyjściu watów? 80 mW. A zobaczmy do tego Sony. O, tutaj jest schemat. Ponieważ Sony ma auto rewers, dlatego odczytujemy z czterech głowic. Idzie to na wzmacniacz odczytu, który jest w kości scalonej. Posiada przełącznik Metal Normal, czyli taśma chromowa i metalowa ma inną korekcję. Mamy też Dolby tutaj. No i potem mamy wzmacniacz mocy, jest tutaj na tym okładzie scalonym. Nawet mamy wyciszanie sygnału wyjściowego. Tutaj mamy, co to jest? Aha, ten układ Mega Bass. I dodatkowo regulacja wzmocnienia. I gdzieś tu musimy mieć, tak, tutaj mamy regulację, to jest regulacja barwy dźwięku. Tu mamy włączenie tego Mega Bassa. No i tutaj klawisze wyciszania, znaczy nie klawisze, tylko tranzystory wyciszania. Plus do tego mamy jeszcze sterownik silnika. Zobaczmy, jak sterowanie silnika ma w Kitku, na tym bardzo popularnym u nas i niestety niezbyt stabilnym okładzie UL1901. To jest prądożerne urządzenie. Zobaczcie, jak to się różniło. Rok produkcji Kitka nie wiem, jaki był. Nie pamiętam. Mamy tutaj 89 rocznik, jeżeli chodzi o radioelektronikę. Natomiast rok produkcji tego to był 1990. Zobaczcie, jak bardzo różniła się technologia u nas, a technologia japońska. Nie wnikam, dlaczego tak było. Pokazuję wam fakt, że te różnice są.
Teraz chyba najbardziej nudny element tego. W oczekiwaniu na pasek weźmiemy sobie taką blaszkę. Odrysujemy i będziemy ręczną obróbkę robić, stosować. Coś tam zrobiłem. Madło, pilniczek i wycinanie. Trzeba było niestety jeszcze zakłuć otwory, ale już jest dobrze. Pasek przyszedł, nie był nawet i drogi. Możemy ten zlaczały wyrzucić i założyć nowy. Zakłócenia silnika są na przyzwoitym poziomie. To jest prąd. No i czekamy na sygnał 3 kHz, żeby się dowiedzieć, jaka jest prędkość. Nierównomierność przesuwu taśmy jest naprawdę duża. No i gra. Regulacja działa. To też działa. Mamy też dolby. Sprawdzałem, wszystko działa. Także jest przyprowadzony do użytkowania. Oczywiście nie każdy Walkman da się naprawić. Niektóre są w takim fatalnym stanie, że już nic im nie pomoże. Dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się. Czasami kupuję różne rzeczy, bo na zdjęciach i z opisu wychodzą, że są naprawdę super. Tutaj mam imadełko Velemana. Wiecie co? Całe to imadełko jest plastikowe. Ja je kupiłem ze względu na tą przystawkę. Można tą dźwigienką przystać to do jakiejś powierzchni gładkiej, ale całość jest plastikowa. Tylko do drobnych, tutaj tylko szczęki są metalowe. To jest tylko do drobnych i niezbyt wymagających prac. Bardziej takie nie tyle modelarskie zajęcie. O. I to jest Velemana. Prawda, piesku? No tak to jest. Nie zawsze to, co na zdjęciu jest atrakcyjne, w rzeczywistości jest dobre. Może się jeszcze do czegoś przyda. Przystaweczka może porządnie działać. Jak widzimy, mocno się to tutaj odkształca. No ale całość jest taka wątpliwej trwałości, niegodna zaufania. No, też do dużych rzeczy nie kupiłem to. Ja to kupiłem bardziej do takich drobiazgów. Tam doszlifować coś. Bardzo ciężko chodzi. Będzie trzeba nasmarować tą ośkę. To jest fajna rzecz. Czasami po prostu brakuje ręki, żeby sobie gdzieś tam przytrzymać płytkę drukowaną. No i myślę, że takie wyposażenie z warsztatu trzeba stosowne drobiazgi uzupełniać. Tutaj nóżki są do tego. No, fajna rzecz. Już mi się podoba. Czasami trzeba dociąć jakiś precyzyjny kształt, no i nie ma odpowiedniego noża pod ręką. Kupiłem takie modelarskie do wycinania w gumie lub w preszpanie. No i oczywiście kontakt S, bo czasem go używam. Nie jest to taki zły płyn. Na te wszystkie nachromowane styki się nadaje. Nie, nasrebrzone niestety nie nadaje, ale jako wstępny kontakt S może być naniesiony tam wacikiem, żeby chwilę po rozmiękczył te wszystkie siaczki. No i brakowało mi tego od dawna już label killer do usuwania etykiet, bo niektóre są naprawdę złe. No i tam topniki. Także zakupy zrobione, wielki karton. Super, w weekend przyszło.